Witam Państwa, zapraszam na rozmowę tygodnia. Dzisiaj naszym gościem jest Arkadiusz Marchewka, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, kłaniam się. W czerwcu Platforma Obywatelska miała pokazać swojego kandydata na prezydenta. Dotrzymacie słowa? Mówiliśmy o tym, że będzie to w czerwcu, dlatego że wszystko wskazywało na to, że możliwe będą przyspieszone wybory samorządowe. Szykowaliśmy się na to, mówiono o różnych zmianach, między innymi o tym, że obecni włodarze polskich miast nie będą mogli startować, ci, którzy są już od dwóch kadencji. Kilka tygodni temu Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tych deklaracji, więc mamy jeszcze praktycznie półtora roku do wyborów i myślę, że dzisiaj ten plan awaryjny, nazwijmy to, możemy odłożyć na bok i szykować się na spokojnie do wyłonienia tego kandydata. Myślę, że będzie to na jesieni, bo nie ma co tego robić w wakacje, bo w wakacje oczywiście kwestie polityczne są dla Polaków mniej istotne, natomiast myślę, że po wakacjach na przełomie pod koniec roku będziemy w stanie powiedzieć, kto będzie tym kandydatem. Nitras, Arłukowicz i Marchewka, tak? To jest trójka potencjalnych kandydatów. No, mówi się o tych trzech osobach, ja jestem też w tym gronie wymieniany, natomiast mówię z pełnym przekonaniem, decyzja jeszcze w tej sprawie nie zapadła. Rozmawiamy o tym w kołach Platformy i na szczeblu Rady Powiatu toczą się rozmowy na ten temat. Kto to będzie, dzisiaj naprawdę nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo ta decyzja nie została podjęta, natomiast ja jestem gotowy. Jeśli uznamy, że to będzie najlepszy wybór, to oczywiście będę do tego przygotowany. Będą prawybory w Platformie, czy też Zarząd Powiatu zdecyduje, wybierze kandydata? Rozpoczęliśmy od tego, żeby prowadzić dyskusję w kołach Platformy, czyli od samego dołu, gdzie członkowie mogą wypowiadać się i rozmawiać z kandydatami na te tematy, które są dla nich istotne. Następnie ta dyskusja przeniesie się na oczywiście Radę Powiatu i myślę, że to właśnie na Radzie Powiatu ta decyzja zostanie podjęta. Płaci Pan abonament RTV? Mam od kilku miesięcy telewizor w mieszkaniu, które kupiłem i niestety na tą propagandę Prawa i Sprawiedliwości nie płacę. Płacę za kablówkę normalnie abonament, ale jestem przerażony tym, że wszyscy Polacy będą zmuszeni do tego, aby płacić ponad 20 zł na te, powiedzmy sobie wprost, media, które do rzetelności mają daleko. A jak pan ocenia propozycję PiS-u w sprawie opłaty abonamentowej, wprowadzenia? No powiedzmy sobie wprost, to jest tylko i wyłącznie ratowanie telewizji narodowej, telewizji PiS-u, bo to, co przez ostatnie miesiące się w tej telewizji wyczynia, to w jaki sposób przekłamywane są informacje, w jaki sposób nierzetelny przekaz jest puszczany w eter, no to oczywiście do tej pory nie miało miejsca. Bardzo mi utkwiła w pamięci wypowiedź jednego z dziennikarzy publicznego radia, który kilka dni temu zwolnił się z pracy, który mówił, że nie mógł znieść, w jaki sposób media publiczne są wykorzystywane przez polityków PiS-u do prowadzenia polityki, więc jeśli Polacy mieliby płacić na taką partyjną telewizję, to uważam, że to jest niedopuszczalne. Dlatego w trakcie kolejnego czytania tej ustawy w Sejmie zgłosimy poprawkę, która będzie pozwalać abonentom na wyłączenie z kablówek i z rezygnację programów telewizji publicznej, po to, aby mogli płacić tylko za tę telewizję, które oglądają. Bo zmuszanie Polaków do tego, aby oglądali coś, co nie odpowiada generalnie im, jest dla nich nieodpowiednie, bo po prostu jakość tych usług jest mizerna, no to oczywiście będziemy taką propozycję składać. Ale czy ona zostanie przyjęta? Ciężko powiedzieć. W gabinecie cieni jest pan ministrem cyfryzacji, czyli recenzuje pan działania pani Anny Strężyńskiej, która jest uważana za jednego z najbardziej merytorycznych ministrów. Jak pan ocenia jej działania? To prawda, minister Strzeżyńska jest oceniana dosyć dobrze, jest w trójce chyba najlepiej ocenianych ministrów. Ja miałem okazję przekonać się o tym, kiedy pani minister zaprosiła mnie na spotkanie po tym, jak powołaliśmy gabinet cieni. Mieliśmy okazję rozmawiać o wyzwaniach, które stoją przed Polską w kontekście cyfryzacji, o projektach, które pani minister realizuje. Uważam, że była to rzetelna, merytoryczna dyskusja. To, że jest dobrze oceniana, to myślę, że chociaż w tym jednym rządzie, w tym rządzie, który generalnie jest beznadziejnym rządem PiS-u, nie wszyscy są tacy jak Antoni Macierewicz. To chyba dobrze, choć pozycja polityczna pani minister sprawia jednak, że nie może ona przeforsować swoich pomysłów tak chyba jakby chciała, dlatego że no, jednak nie stanowi tego głównego zaplecza politycznego PiS-u. Polska dostała dotację z Unii Europejskiej na wprowadzenie nowych dowodów osobistych z taką warstwą elektroniczną.
Kłopot w tym, że musimy je wprowadzić do marca 2019. Zdążymy? W marcu 2019 powinny one zostać wydawane, natomiast kilka dni temu rząd przyjął koncepcję e-dowodów, która jest kontynuacją projektu PLID, który został zapoczątkowany przez Platformę Obywatelską. W ramach tego projektu zakończono pierwszy proces, czyli stworzono system rejestrów państwowych i teraz kolejnym krokiem powinno być wdrożenie dowodów właśnie z warstwą elektroniczną, które będą wydawane aż do 2028 roku. Musimy zdążyć, bo jeśli nie, to będziemy zagrożeni z koniecznością zwrotu chyba 140 milionów złotych, więc myślę, że tutaj rząd powinien się bardzo mocno spiąć i doprowadzić te procedury do końca. Będę na pewno na bieżąco to śledził i kontrolował po to, aby się udało. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszam za tydzień. Dziękuję uprzejmie.